Witam Państwa serdecznie w 10. odcinku Filozofa na kanapie. Temat naszego dzisiejszego spotkania jest dość niezwykły, problem filozoficzny, co pokazuje na wszechstronność filozofii, dla której problemem może być nawet samoistnienie problemów filozoficznych. I no, dzisiaj o problemach z problemami będziemy rozmawiać z panią profesor Moniką Walczak. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor jest pracownikiem Katedry Metodologii Nauk KUL. Specjalizuje się w metodologii nauk, filozofii nauki, logice praktycznej i w epistemologii. Jest autorką książek Racjonalność nauki, problemy, koncepcje, argumenty oraz Wgląd i poznanie epistemologia Bernarda Lonergana. Natomiast w zeszłym roku okazała się, napisana wspólnie z księdzem Andrzejem Bronkiem i Stanisławem Majdańskim, książka, wokół której dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli Logos Problematikos, problem z problemem. I myślę, że zaczniemy naszą rozmowę od takiego ogólnego pytania na temat relacji filozofii do nauki. Filozofia jest bez wątpienia dyscypliną akademicką, natomiast dla wielu osób nie jest oczywiste, że jest nauką. I zastanawiam się, jaki jest tutaj pogląd na tę kwestię, pani profesor. Czy filozofia jest nauką? I a jeśli tak, to jaka jest jej relacja do innych nauk? Ja odpowiem tak, jak odpowiada z reguły metodolog. To zależy. Okay. To znaczy, zależy w tym sensie, że oczywiście nie ma jakiegoś jednego powszechnie przyjętego w dziejach filozofii, ani pojęcia filozofii, ani pojęcia nauki. No, tak. No więc w zależności od tego, jakie pojęcie filozofii, jakie pojęcie nauki się przyjmie, no to tak będzie wyglądała odpowiedź na to pytanie. Także tutaj, jeżeli ktoś oczekuje takiej prostej odpowiedzi na pytanie, czy filozofia jest nauką, czy nie jest, to nie usłyszy tak albo nie, tylko no, usłyszy raczej taką odpowiedź zniuansowaną, która jest typowa zresztą chyba dla filozofii, bo filozofia z reguły nie daje prostych odpowiedzi na pytania, tylko je bardziej troszeczkę niuansuje, komplikuje. Tu jeszcze, żeby troszkę tak wprowadzić w tą problematykę, to są oczywiście obydwa pojęcia, zarówno nauki, jak i filozofii, to są pojęcia dosyć dynamiczne. I to nie tylko ta dynamika dotyczy no, takich zmian w czasie, ale też dotyczy zmian w zależności od środowiska i od takiego miejsca, nazwijmy to geograficznego w cudzysłowie, w którym się na takie pojęcie kształtuje. To oczywiście dotyczy głównie pojęcia filozofii, bo chyba co do pojęcia nauki może jest troszeczkę łatwiej, w szczególności wśród samych naukowców. No wśród filozofów to oczywiście pewnie też to zróżnicowanie nadal istnieje w zależności od środowiska. Ja jeszcze będę mówiła pewnie dalej, bo jeszcze do tego prawdopodobnie dojdziemy, mówiąc o tym, czym jest problem. O jeszcze jednym takim zjawisku, które dotyczy tego typu pojęć, to znaczy zarówno nauki, pojęcia nauki, jak i pojęcia filozofii. To są pojęcia, które mają charakter pojęć skonstruowanych. To są pojęcia typowe teoretyczne. No i takie, których znaczenia się projektuje. No więc jeżeli się znaczenia projektuje, no to w zależności od tego, jak te znaczenia zaprojektujemy, no to tak będą wyglądały odpowiedzi. Jeżeli byśmy przyjęli, to tak, żeby już jakoś konkretnie na to pytanie odpowiedzieć, jeżeli byśmy przyjęli takie bardzo szerokie pojęcie nauki, bo tutaj może zacznijmy od pojęcia nauki, no to przy takim rozumieniu nauki, że jest to taki sposób poznania czy rodzaj wiedzy, który realizuje pewną racjonalną koncepcję poznania, czyli takie absolutne minimum, które polega na tym, że posługujemy się, czy dążymy do tego, żeby posługiwać się w miarę precyzyjnym językiem, a z drugiej strony, żeby no jakoś uzasadniać swoje tezy, czyli jakoś argumentować, no to przy takim rozumieniu oczywiście filozofia jest nauką, no ale to jest bardzo szerokie rozumienie. Natomiast przy takim wąskim, scjentystycznym, pozytywistycznym, dominującym dzisiaj pojęciu nauki, kiedy mówimy, że nauka to jest no, coś takiego, co operuje przede wszystkim eksperymentem, prawda? Czyli to jest dziedzina eksperymentalna, czy empiryczna, mówiąc szerzej, a równocześnie jest to dziedzina, w której się używa narzędzi matematycznych, no to co do filozofii, no to trudno pewnie takie pojęcie, przynajmniej co do dużej części tego, co jest filozofią, zastosować. Natomiast tutaj jeszcze taka jedna rzecz króciutko, jeżeli chodzi o tę odpowiedź, zaczął pan od tego, że no w sensie
instytucjonalnym, to znaczy w sensie jest to dyscyplina akademicka. No jest to dyscyplina akademicka z punktu widzenia takiego statusu instytucjonalno-społecznego i tutaj chyba nikt tego nie kwestionuje, że filozofia jest na uniwersytetach, prawda, że się robi z tego stopnia naukowe, że się prowadzi tak zwane badania i tak dalej. Natomiast z drugiej strony, no, co do statusu metodologicznego, no to właśnie zależy. To znaczy ja osobiście, jeżeli bym miała odpowiedzieć na to pytanie, to wydaje mi się, znaczy ja powiem tak trochę prowokująco, że filozofia nie jest nauką, jest czymś więcej niż nauka. To znaczy jest czymś bardziej ambitnym niż nauka. Że jednak te oczekiwania wobec filozofii są dużo większe niż wobec nauki. No poza tym jeszcze jedna rzecz, która według mnie istotna różni filozofię od nauki w sposób taki no, zasadniczy, chociaż tego się specjalnie dzisiaj nie podkreśla, to jest niespecjalistyczny charakter. To znaczy filozofia nie ma specjalistycznego charakteru. Ona nie jest z założenia czymś, jakimś wąskim przedsięwzięciem jednoaspektowym, tylko ona ma ambicje ogólne. Bardzo syntetyzujące, prawda? Takie, no powiedziałam, holistyczne, więc tutaj no, trudno jest mówić, że w tym sensie filozofia by była nauką. Okej, to dziękuję za odpowiedź. I przypominam, że jesteśmy na żywo, więc w każdej chwili Państwo mogą zostawiać nam też komentarze albo pytania, na które się odniesiemy pod koniec naszej rozmowy. I teraz moglibyśmy przejść do dania głównego, czyli do naszej rozmowy o problemach i o problemach z problemami. No i chciałbym zacząć od uwag terminologicznych najpierw. Jak w tym sensie najogólniejszym rozumieć problem? Czym jest właściwie problem? To ja zanim odpowiem na to pytanie, to tu pan Piotr powiedział o tym, ale chcę to jakoś jeszcze mocniej podkreślić. Proszę Państwa, ta książka się ukazała, ona jest trójautorska. Ja się nie przyznaję do wszystkiego, co tu zostało napisane. To znaczy oczywiście żartuję w tym miejscu, no ale no jednak w dużej mierze te treści, które tutaj w tej książce są prezentowane, one są dziełem księdza profesora Andrzeja Bronka i pana profesora Stanisława Majdańskiego. No ja zostałam do pracy nad tą książką już na takim dosyć końcowym etapie dołączona. W związku z tym też no, próbowałam jakoś się na tyle wprowadzić w tę problematykę, żeby być partnerem dla tych dwóch osób. Natomiast no, nie wiem, czy jestem w stanie wszystkie te treści i wszystkie te komplikacje, które tutaj zostały w książce przedstawione i jakoś zaprezentowane, związane z tym, czym jest problem i właśnie jakie są problemy z problemem, czy będę w stanie tutaj zaprezentować. Także trochę boję się dopytać, czy wszyscy Państwo mieli taką samą koncepcję tej książki, czy w trakcie właśnie były trzy różne kierunki, trzeba było jakby tym manewrować. No niestety nigdy nie jest tak, że się ma tę samą koncepcję. Znaczy taka książka zawsze powstaje jako wynik negocjacji pewnego typu. No i jej ostateczny kształt zwykle nikogo nie zadawala, no ale no tak to niestety wygląda. Tak to jest kompromisem właśnie. No tak, jest to taki kompromis pomiędzy tym, że gdzieś trzeba skończyć, prawda, i książkę wydać. No to jest, wracając do tego pytania, pytanie terminologiczne, problem z problemem. Ja powiem tak, zacznę może od takiego sformułowania, które pan profesor Szupka na dyskusji tej, która się już odbyła na temat książki w Akademii Ignacjanum powiedział, że jak był dyrektorem instytutu, to kiedy dzwonił do niego jego sekretarz i mówił, panie dyrektorze, mamy problem, pocierpła mu skóra i od razu, prawda, miał no właśnie niezbyt przyjemne odczucia. Jeżeli chodzi o problemy, to właśnie jest taka pewna ambiwalencja w punkcie wyjścia. To znaczy my potocznie z reguły problemy wartościujemy jako coś takiego, co jest negatywne. Znaczy przy takim bardzo chyba potocznym rozumieniu problemu to bym powiedziała, że problem to jest taka sytuacja, prawda, czy jakiś stan rzeczy, no, który najlepiej, żeby nie istniał, prawda, czyli należałoby go zlikwidować i wtedy jest dobrze. Coś, z czym trzeba się uporać. Tak, jakoś, tak. Coś, co trzeba, prawda, właśnie no, jakoś najlepiej się pozbyć. Natomiast ten kontekst, w którym my mówimy o problemach, to jest kontekst taki bardziej epistemiczny. No i w tym kontekście problemy wartościujemy zasadniczo pozytywnie. To znaczy problem to jest coś, co domaga się rozwiązania, ale właśnie to domaganie się rozwiązania jest wartościowane pozytywnie, jest traktowane jako coś, co jest pożądane. Natomiast znów tak w tym samym stylu odpowiem, że no, też nie ma jakiegoś jednego pojęcia problemu. To znaczy to pojęcie jest też pojęciem, które zostało wygenerowane, czy jest wygenerowywane w ramach różnych sposobów myślenia. I to jest właśnie jeden z tych pierwszych takich problemów z problemem, czy z tym pojęciem problemu, z
terminem problem, jeżeli byśmy tak to mieli powiedzieć, to jest przede wszystkim pewna wieloznaczność. I uporanie się, kiedy się pisze taką pracę na temat tego, czym są problemy, no to właśnie na to się trafia. Zresztą myślę, że to nie jest taka trudność, która jest jakaś nietypowa. No znów filozofowie mają stale tę trudność. Że właściwie bez przerwy się stykamy z taką bardzo daleko idącą wieloznacznością tych podstawowych pojęć, z którymi mamy do czynienia, więc tutaj jest to jest ta pierwsza trudność. Druga trudność to jest właśnie pewna wieloaspektowość tego, co badamy, prawda? Jeżeli problem nawet traktujemy jako jakiś rodzaj, prawda, nazwijmy to w cudzysłowie przedmiotu, czy jakiś przedmiot intencjonalny, no to jest taki przedmiot, który nam się pojawia w bardzo wielu kontekstach, zresztą gdyby się nie pojawiał, to pewnie by się książki na ten temat napisać nie dało. No i jeszcze kolejna rzecz, która za tym idzie, no problem sam niesie ze sobą wiele problemów. To znaczy, to tak naprawdę, jeżeli chcemy odpowiedzieć na pytanie, co to jest problem, które brzmi niby jak proste pytanie, to tak naprawdę nie jest jedno pytanie, bo to zależy. Znów zależy od tego, czy problem charakteryzujemy, czy go definiujemy od strony struktury, czy definiujemy, no, tak jak w książce próbujemy to robić, z punktu widzenia funkcji, czy z punktu widzenia jakiejś natury, prawda, tego, czym jest problem. Także no tutaj bardzo, bardzo różnie można podchodzić do tego typu pojęcia. No i jeszcze jedna rzecz, którą ja stale podkreślam, przyznam, że to jest jedna z takich rzeczy, która no dzisiaj w filozofii współczesnej ona jest mocno podkreślana. To znaczy taka, no właśnie taki kreujący charakter tych pojęć. Że pojęcie problemu też nie jest jakimś, problem to nie jest jakiś sztywny przedmiot, prawda, który można, i pojęcie problemu nie jest pojęciem, które po prostu oddaje ten przedmiot, no tylko jest pojęciem kreowanym kulturowo, no i w zależności od tego znów, w jakim kontekście jest kreowany i po co jest kreowany, no to tak ono wygląda. Natomiast znów, żeby jakoś odpowiedzieć no bardziej wprost na to pytanie, to ja zasadniczo dostrzegam takie dwie linie rozumienia tego, czy używania tego pojęcia problemu, takie, które no, z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia takiego epistemicznego czy metodologicznego wydają się istotne. To znaczy pierwsze to jest rozumienie takie, no takie, którego właśnie, którym się posługujemy w logice i realizujące to podejście, że właściwie problem to my identyfikujemy z pytaniem. Czy mówimy, że pytanie jest wyrazem, czy jest sformułowaniem językowym pewnego problemu, no a problem to jest znaczenie pytania. Oczywiście takie sformułowanie no bynajmniej nie jest jakimś sposobem rozumienia problemu, który jest jasny, no bo tu zamieniamy bardzo skomplikowane pojęcie na drugie, chyba jeszcze bardziej skomplikowane. No ale tak się rozumie problem, czyli wówczas, jeżeli w ten sposób mówimy o problemach, no to mamy możliwości analizowania problemów jako struktur językowych, prawda, czy ich odpowiedników w postaci pytań, struktur językowych w postaci pytań, no i wtedy możemy coś, prawda, zrobić od strony epistemicznej z tym problemem, strukturę jego rozróżnić. Zresztą to później wychodzi przy różnych typach problemów. A gdybym mógł do tego jeszcze coś dopytać, bo wydaje mi się jednak to ciekawe zestawienie, że rozumiemy problem jako znaczenie pytania, tak? I wydaje mi się, że można sobie wyobrazić na przykład język, w którym nie ma pytań. Nie? I w takim języku trudno byłoby wyartykułować problemy. Więc być może w szerokim sensie moglibyśmy powiedzieć, że większość naszych interakcji takich międzyludzkich, to jest trochę takie artykułowanie różnych małych problemów, w sensie zadawanie sobie nawzajem pytań, odpowiadanie na te pytania. Więc nie wiem, czy pani by się zgodziła, że w sumie będąc ludźmi zawsze jesteśmy w jakiejś sytuacji problemowej. To, że zadajemy sobie nawzajem pytania, nawet takie najmniejsze, czy to byłoby już zbytnie rozmycie tej problematyki? To znaczy ja powiedziałabym tak, że jeżeli problem miałby być definiowany jako wszelka interakcja międzyludzka, interakcja, w której zadajemy sobie jakieś pytania. Jeżeli nie ma form językowych, no to nie ma pytań. No, tak. No poza tym zawsze tutaj trudność polega na tym, znaczy my możemy sobie oczywiście wyobrażać tego typu sytuacje, czy próbować wyobrazić, no ale jednak jeżeli mówimy o interakcjach międzyludzkich, no to te interakcje muszą się odbywać jakoś, prawda? No chyba, że założymy, prawda, że mamy możliwości telepatycznego przekazania sobie, nie wiem, myśli jakiś, natomiast no, zasadniczym narzędziem jest język. No, tak. No więc tutaj no, trudno by sobie było wyobrazić, znaczy ja rozumiem, że może istnieć taki język, w którym nie ma struktur, które jakoś jedynie problemy by oddawały,
Natomiast no same te postawy takie propozycjonalne, jak właśnie zapytywanie, jak poszukiwanie odpowiedzi, no jak ustosunkowywanie się do pewnej treści, jak identyfikowanie luki w swojej wiedzy, no to, że no jednak to daje się jakoś wyrazić, prawda? Musi się to dać jakoś wyrazić, no bo inaczej to nie będzie intersubiektywne. Więc ja wiem, że się problemy, prawda, że niektórzy mówią, że problem to jest coś innego niż pytanie, no może istnieć w trzecim świecie na przykład, no ale... Ale jednak w kontekście poznawczym, w kontekście epistemicznym, społecznym, no on musi przybrać jakąś postać, żeby był dyskutowalny na przykład, prawda? Więc tutaj no mi jest trudno wyobrazić sobie problemy jednak pozbawione tej formy, prawda, tej formy językowej. No, jestem ciekawy, czy właśnie gdyby nie było pytań, to nie byłoby też problemu, w tym sensie, gdyby z języka wyeliminować właśnie tego typu wyrażenia językowe jak pytania, czy nagle byśmy nie mieli... Okej, okay, to właściwie to jest myślowy eksperyment, ale tutaj jestem ciekawy, czy... To znaczy, ja powiem tak, że poniekąd tak jest. To znaczy, trochę tak jest, że jeżeli nie mamy sformułowań językowych na pewną rzeczywistość, to mamy większą trudność z dostrzeżeniem tej rzeczywistości. No tak. Że jeżeli nie mamy języka, no to nie możemy, bo to no, sformułowania... postaci pytań, no one są jakimś tam zewnętrznym wyrazem, powiedzmy, problemów, że jeżeli nie sformułujemy, dopóki nie sformułujemy, to coś przeczuwamy w jakiś taki mglisty sposób, coś tam, prawda, wyczuwamy, że coś tam jest, no ale wydaje mi się, że no nie mamy możliwości takiego, no jakoś, prawda, uchwycenia tego, o co nam tak naprawdę chodzi, że jednak ta forma językowa, pojęciowa, że ona jest potrzebna. To prawda, czasami się zdarza, że ktoś na przykład czyta jakiś podręcznik z psychologii i nagle sobie uświadamia, że miał taki problem, tylko nie potrafił go nigdy nazwać wcześniej. I dopiero teraz, dzięki temu, że znalazł odpowiednie słowa, wyartykułował coś, co mu dolegało, chociaż było właśnie tylko takim czymś, co przeczuwał, albo no, więc jakby tu się chyba zgadzamy się. Natomiast ja bym powiedziała, że, znaczy, ale ja nie jestem też zwolennikiem takiego podejścia, w którym w ogóle nie ma problemów poza pytaniami. Okej. To znaczy, wydaje mi się, że jednak te pytania, no, nie wiem, czy one są obiektywne w jakim sensie, ale że no, jakiś stopień takiej pewnej samodzielności w stosunku do tych artykulacji językowych im przysługuje. Że to, że my mówimy, że czegoś nie możemy dobrze wyartykułować, to świadczy o tym, że to coś jednak jest, tak, prawda? No, że to coś no, tak. jest niezależnie od tak. tego, od tego co chcemy wyartykułować. Okej, czyli pani mówi, że w tym sensie najogólniejszym problem to jest znaczenie pytania, tak? To jest jedno rozumienie, takie statyczne, charakterystyczne dla logiki, to, które my w metodologii lubimy, dlatego że ono jest jakoś operacyjne, no prawda? Tak, tak. To znaczy łatwo się je przekłada później na jakąś obecność czy charakterystykę procesu badawczego. Natomiast jest jeszcze drugie rozumienie, takie, które no, ja dostrzegam jako jedno z głównych i które przyznam, że przy pracy nad tą książką no, było dla mnie pewnym jakimś takim odkryciem, mianowicie takie dynamiczne rozumienie, takie takie trochę kontekstowe. Mianowicie rozumienie takie, gdzie problem to nie jest pojedyncze pytanie i to nie jest znaczenie pytania, tylko to jest proces artykułowania pytania czy problemu właśnie, no, zasadniczo no, pewnie w formie językowej. I cały proces dochodzenia do takiej ostatecznej wersji tego, prawda, czy jak to profesor Barbara Skarka pisze, do takiego wypełnienia sensu tego, co się nazywa problemem. I to jest to rozumienie, które, no, które wydaje mi się ono bardziej odpowiada temu, w jaki sposób my myślimy i w jaki sposób ta faktyczna praktyka, czy filozoficzna, czy badawcza wygląda. Że rzeczywiście, jeżeli prowadzimy jakieś tam badania, czy myślimy na jakiś temat, no to my rzadko w punkcie wyjścia mamy taki gotowy, prawda, gotowe sformułowanie, że chodzi nam o to i o to. To gotowe sformułowanie, ono najczęściej jest takim wynikiem, prawda, wielu kroków, wielu jakichś poszukiwań, lektur, rozmów, prawda, jakiegoś naprowadzania się na różne tropy, pomijania, prawda, wracania. Także to jest, prawda, to raczej jest proces niż, no poza tym w odniesieniu już do problemów filozoficznych, no to ten proces, no to nie jest proces tylko indywidualnego podmiotu, prawda, tylko to jest ten proces, który się na przestrzeni wieków odbywa, jeżeli mówimy, że istnieją problemy, które gdzieś tam, prawda, od starożytności do czasów współczesnych stale rozważamy jako te same problemy. Okej. Teraz
Wejdźmy trochę głębiej. W metodologii jest taki sposób charakteryzowania zjawisk poprzez wskazywanie na ich genezę, strukturę i funkcję. I wydaje mi się, że też ta książka była tak zaprojektowana, żeby z tych aspektów różnych do problemu podejść. Więc no, aż kusi, żeby zapytać o genezę problemów, o ich strukturę, no i właśnie jaką funkcję one pełnią. To znaczy, no, zwykle się zaczyna od genezy i mówi się o tym, skąd się coś bierze, prawda? No tak. Przy czym ta geneza, ja bym ją tutaj rozumiała troszeczkę szerzej. To znaczy, to geneza to nie jest tylko ten punkt wyjścia, to nie jest to ten etap wstępny, to przygotowanie, prawda, co poprzedza jakiś, prawda, stan, tylko geneza jest rozumiana w sposób szerszy jako też dzieje, prawda, jako coś, jako fazy rozwojowe, jako poszczególne etapy, które coś tam przechodzi. No więc tutaj przy tym rozumieniu genezy bym mówiła o genezie problemów. No i jeżeli chodzi o genezę problemów, to właściwie są takie dwa podstawowe, że mamy dwa podstawowe takie podejścia. To znaczy jedno podejście to jest podejście takie, kiedy się mówi, że problemy to jest coś, co się odkrywa. Czyli problemy istnieją jakoś tam, prawda, niezależnie od badaczy, niezależnie od filozofów. No i my, filozofowie czy badacze, trafiają na te problemy. No i wówczas to pytanie o genezę ma troszeczkę inny sens, prawda, niż w przypadku sytuacji, kiedy traktujemy problemy jako coś, co jest wygenerowane przez badaczy, jako coś, co zostało wykreowane. Czyli to są te dwa podejścia i w ramach tych dwóch podejść właściwie można rozważać genezę problemów. To znaczy właściwie przy tym pierwszym rozumieniu to tak naprawdę genezy problemów nie ma właściwie. To znaczy ona jest, można by się zastanawiać, prawda, ja nie wiem, jak powstał trzeci świat, jeżeli już, czy jest wieczny, prawda, czy nie, czy te problemy, czy te idee, prawda, które się pojawiają, bo problemy pewnie można jako formę idei traktować, czy one skąd one się wzięły w sensie takim ontologicznym. Natomiast tutaj prawdopodobnie na płaszczyźnie takiej bardziej właśnie epistemologiczno-metodologicznej to nie o tego typu genezę chodzi, tylko chodzi o tę genezę, prawda, kiedy zakładamy, że te problemy jakoś, prawda, są generowane przez te podmioty, prawda, które, czy to przez podmioty społeczne, czy indywidualne, które się w filozofii pojawiają, czy w poznaniu w ogóle. No i wówczas właściwie to, ja bym powiedziała, że są takie trzy grupy takich czynników, które problemy generują. To znaczy pierwsza grupa tych elementów, to już ukłon w stosunku do naszego środowiska, to jest rzeczywistość. Czyli rzeczywistość w tym sensie, że jest, prawda, mamy do czynienia ze światem, ten świat jest złożony, występuje w nim wiele zjawisk różnego typu. No w związku z tym one się domagają, niektórzy mówią, że to sama rzeczywistość te problemy stawia. Natomiast drugi element to jest właśnie to, na co my jako metodologowie i epistemologowie bardziej zwracamy uwagę, to jest ten podmiot, prawda? No i ten podmiot z jego różnymi takimi postawami, elementami poznawczymi, z którymi ma do czynienia. Przede wszystkim główny generator problemów, który się wszyscy filozofowie chyba na niego zwracają uwagę, to jest ciekawość. Prawda? Ciekawość jako ten generator wszelkich problemów, różnego typu, nie tylko problemów filozoficznych, ale też niewiedza. Ciekawość i niewiedza chyba jedno z drugim powiązane dosyć mocno. No i trzecia taka sytuacja, która jest typowa, generująca problemy, to jest niezgodność różnego typu tez, prawda, na temat tej samej rzeczywistości, czyli niezgodność pewnych postaw propozycjonalnych różnych ludzi, ale też treści, prawda, tych propozycjonalnych, z którymi możemy się spotkać, no i teraz trzeba coś z tym zrobić, prawda, że z tą niezgodnością mamy do czynienia. Czyli po prostu, mówiąc inaczej, pewne sprzeczności, rozbieżności w ramach naszej wiedzy, konflikty poznawcze, to jest taki generator też, generator problemów. No i trzeci kontekst, który tak nie do końca, czy czynnik, który tak nie do końca pewnie tutaj mógłby się mieścić w tym prostym odróżnieniu podmiot-przedmiot, ja bym powiedziała kultura. Czyli ten kontekst cały kulturowy, historyczny, w którym pojawiają się problemy, ponieważ ten kontekst się stale zmienia. I dla wszelkiego typu problemów poznawczych to jest istotne, bo istotne jest to zarówno w filozofii, bo się pojawiają na przykład nowe odkrycia w naukach, czy nowe koncepcje. No i filozofia też jakoś musi coś z tym zrobić, prawda? Czyli są niezgodne na przykład z tym, co filozofowie głoszą, więc filozofowie się do tego próbują jakoś dobrać. No więc to są te takie czynniki, tak najogólniej mówiąc, generujące. Natomiast
sam takim głównym generatorem problemu wydaje mi się, że to jest ta interakcja pomiędzy tymi trzema czynnikami, prawda? Bo, czy tymi grupami czynników, które powodują, że te problemy powstają i że one są stawiane jakoś, prawda, że się je próbuje czy właśnie wyartykułować, czy po prostu poszukiwać na nie odpowiedzi. Natomiast tutaj jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, kiedy się mówi o genezie problemów, bo ja myślę, że my za mało jako filozofowie na to zwracamy uwagę, a koledzy psychologowie nam różne rzeczy podsuwają. Mianowicie osobowość filozofa i badacza. Że to jest coś, co się tak jakby pomija w tych różnych charakterystykach. Natomiast to jest chyba jedna z najistotniejszych rzeczy. Bo to są indywidualne cechy, prawda? Ciekawość badawcza, ciekawość akurat takich, a nie innych problemów. No i równocześnie to, co jest, wydaje mi się, też pomijane, na co się nie zwraca uwagi, kiedy się mówi o badaniach takich, no wszelkich, w różnych naukach, ale w szczególności filozoficznych, pewnego typu taki upór. Że jak ktoś się czepi tego problemu jednego, to może drążyć przez całe życie, bo jego to po prostu interesuje, bo chce. Prawda? Więc to są te elementy takie, które osobowościowe, które, no, które nie są bez znaczenia. No i też typy osobowości takich badawczych, naukowych, które powodują, że badacza interesują różne typy problemów. Prawda? Że jeden się interesuje, nie wiem, ma skłonności do tego, żeby się zajmować jakimiś problemami empirycznymi, no ale drugiego kręcą problemy pojęciowe. To jest dla niego ciekawsze, prawda, dużo bardziej niż jakieś zbieranie danych. Ja w tym kontekście... Można powiedzieć, że problemy bywają subiektywne i to czasami osoby, które studiują filozofię i próbują rozmawiać z niefilozofami, często spotykają się z taką odpowiedzią, że przecież to są oczywistości, nie? Czemu problematyzujesz coś, co przecież jest, nie jest czymś właśnie trudnym, na przykład pytanie typu, czy rzeczywistość naprawdę istnieje, nie? To dla osób niefilozoficznych to pytanie jest po prostu jakoś niepotrzebne, nie? Natomiast filozof będzie, być może też kwestia osobowościowa, będzie dostrzegał właśnie problemy tam, gdzie inni widzą no właśnie oczywistość albo dla kogo to jest jakoś tam przezroczyste. Nie wiem, czy... No ale to chyba należałoby odpowiedzieć w ten sposób, to znaczy ja bym próbowała, bo zresztą też mi takie pytania niejednokrotnie studenci też nieraz zadają, po co to się zastanawiać nad tym, czy świat istnieje, czy nie, przecież to jest oczywiste, no bo właśnie filozofia na tym polega. Filozofia na tym polega, na takim kwestionowaniu oczywistości. Zresztą myślę, że nie tylko filozofia na tym polega, że no w ogóle poznanie, w tym poznanie naukowe, jeżeli ono się ma rozwijać, no to też polega na kwestionowaniu oczywistości. I gdyby nie to kwestionowanie oczywistości, no to właściwie no nie, wiedza by się nie rozwijała, nie wiedzielibyśmy więcej, tylko tkwilibyśmy w tym samym punkcie. Też ciekawe, że w języku potocznym tego typu postawa jest nazywana szukaniem dziury w całym. Zupełnie jakbyśmy domyśle raczej starali się oczywistości bronić. Natomiast filozof to jest ten taki troublemaker. Ktoś to właśnie szuka, właśnie tworzy problemy, no ale właśnie to jest ta funkcja pozytywna, nie? Że faktycznie możemy się czegoś nowego dowiedzieć dzięki temu, nie? Że budzi nas tej takiej naszej tej drzemki, gdzie sądzimy, że świat jest oczywisty, a okazuje się, że wcale nie. Więc ta postawa filozoficzna tutaj wydaje się bardzo cenna. No ale może właśnie na tym polega też między innymi rola filozofów, no tak, żeby tych ludzi tak szturchali, prawda, żeby się nad różnymi rzeczami zastanowili, które no, wydają mi się oczywiste. Zresztą ja myślę, że to jest rzeczywiście faktycznie funkcja filozofii, bo kiedy się pracuje, na przykład kiedy pracuję ze studentami różnych kierunków, nie filozofami i na przykład pytam ich o znaczenie różnych pojęć takich podstawowych, to oni z jednej strony twierdzą, że tak, oni wiedzą, no ale jak próbuję z nich wyciągnąć, co oni wiedzą, to oni nie wiedzą, co oni wiedzą. To znaczy nie potrafią tego znów wyartykułować i właściwie sami się przekonują, że to no nie jest to tak wcale, jak im się wydaje. Więc myślę, że to jest właśnie rola filozofów, żeby wymuszać w pewien sposób takie troszkę głębsze myślenie jednak. Nie tylko takie powierzchowne, intuicyjne, nieprecyzyjne, tylko takie właśnie, żeby jednak podrążyć trochę. Chociaż wciąż to mi przypomina taką anegdotę, jak kiedyś na zajęciach studentka zwróciła mi uwagę, że pan doktor nam ciągle mówi o problemach. My nie chcemy o problemach, my chcemy wiedzieć, co będzie na kolokwium. Nie? I to podejście jest takie, że zderza się pewien systematyczny sposób uczenia z tym właśnie, żeby no, tutaj musimy kwestionować, a jednak akademia jest także od tego, żeby no, syllabus wypełnić, jeśli chodzi o... No ale tu jest właśnie, to mi się wydaje, jest kolejna funkcja też filozofii.
żeby jednak no, starać się pokazać, że to pragmatyczne podejście, takie doraźne, takie dotyczące tego, że no, zajmujemy się tymi problemami, które w danym momencie nas interesują, że one, no, że ono no, jednak też nie jest najlepszym podejściem, że można zrobić coś więcej. Że no jednak potrzebne jest też zastanowienie się nad rzeczami, które w tym momencie być może nie są nam potrzebne, no ale być może będą nam potrzebne, albo są po prostu wartościowe same w sobie i warto się nimi zajmować. Okej, no mamy genezę problemów. Co z tą strukturą? Bo to dosyć takie też tajemnicze słowo struktura, dosyć takie, to jest dosyć ciężkie. W jakim sensie można mówić o strukturze problemu? To znaczy, ja się starałam, ponieważ też przyznam, że tym wątkiem się zajmowałam troszkę dokładniej, dlatego że mnie to interesowało z punktu widzenia charakterystyki problemów interdyscyplinarnych. A ponieważ no jedną z takich podstawowych własności problemów interdyscyplinarnych, właściwie definicyjnych własności, jest to, że problemy interdyscyplinarne no właśnie są złożone. Są złożone i ich interdyscyplinarność polega właśnie na pewnego specyficznego typu złożoności. No więc tutaj to pojęcie struktury jest potrzebne. Nawet tak najogólniej, no, jak mówimy o strukturze, no to mówimy o pewnych elementach, prawda, i relacjach pomiędzy tymi elementami, to już takie, prawda, najbardziej szkolne rozumienie struktury. No i jeżeli mówimy o problemie, no to właśnie próbujemy wyartykułować, jakie to są elementy i jakie relacje między tymi elementami zachodzą. To znaczy, gdybyśmy chcieli do tego pierwszego rozumienia problemu się odwołać, czy rozumieć problem no właśnie w taki sposób statyczno, logiczno, epistemiczny, jako pytanie, prawda, czy znaczenie pytania, no to struktura problemu jest wyznaczona przez strukturę no, tego tworu językowego, jakim jest pytanie. No i to jest według mnie też dosyć takie, znaczy warto się tym zająć, mimo że to jest też dosyć takie elementarne, dlatego, że to bardzo ładnie później pokazuje, w jaki sposób, jeżeli się znów uczy, ja tutaj w tym kierunku znów idę, prawda, takim trochę dydaktycznym, to ładnie można pokazać, prawda, dlaczego warto problemy stawiać, dlaczego warto te pytania stawiać. Jeżeli chodzi o strukturę problemu, to ta epistemiczna, bo ta logiczna jest troszeczkę inna, natomiast ta epistemiczna struktura problemu jest następująca, że z jednej strony mamy pewien typ niewiedzy. Tą niewiedzę, tę lukę w wiedzy, no, która powoduje, że stawiamy problem i że identyfikujemy ten zakres tego, czego nie wiemy. No i to, prawda, jeżeli chodzi o strukturę pytania już takiego jako formy językowej, no to temu odpowiada partykuła pytajna, czy prawda, operator pytajny. Natomiast no, z drugiej strony mamy to, co pytanie zakłada, prawda, czyli mamy pewną daną pytania, to co się nazywa ładnie po łacinie datum questionis, czy w takim trochę, prawda, staropolskim języku osnowa pytania, to jest takie szacowne sformułowanie, która no, po prostu w tej osnowie pytania, czy w tej części, prawda, która jest częścią pozostałą, prawda, po odłączeniu operatora pytajnego w pytaniu, no to tam jest właśnie zawarta wiedza, tam są założenia pytania, które no, zasadniczo kwalifikujemy jako prawdziwe albo fałszywe. No i w ten sposób, jeżeli taką strukturę nawet prostą sobie, prawda, odkryjemy w pytania, i równocześnie problemu, no to wtedy mamy możliwości pewnego operacyjnego jakiegoś no, posługiwania się tą strukturą w taki sposób, żeby analizować na przykład konkretne problemy, wydobywać te założenia, oszacowywać, czy one są prawdziwe, czy fałszywe, oszacowywać ten zakres niewiedzy, prawda, modyfikować te założenia i tak dalej. Także tutaj wydaje mi się, że właśnie mówienie o strukturze od strony takiej metodologicznej no, ma tego typu znaczenie, że przede wszystkim pokazuje się, jak dokonywać analizy takiego problemu. No i podobnie przy tym drugim rozumieniu, to znaczy kiedy mówimy o tym dynamicznym rozumieniu, to tam ta struktura oczywiście jest dużo bardziej skomplikowana, to znaczy tam mamy do czynienia z tą sekwencją różnych sformułowań. Jeżeli byśmy to znów chcieli przerobić na takie bardziej językowe podejście, już nie takie, prawda, historyczne typowo, tylko no te kolejne, gdybyśmy znów mieli konkretny, prawda, konkretny rozwój konkretnego problemu, no to mamy kolejne sformułowania, powiązania między nimi, to w jaki sposób terminologia na przykład się zmieniała, jak te problemy były formułowane przy użyciu innej terminologii. Także tutaj ta struktura w postaci no, takiego, prawda, ciągu różnego sformułowań problemów, ona by nam się pojawiła. No i też no, można byłoby ją w ten sposób analizować. No oczywiście różnie można mówić, bo tutaj ja mówię
przy tych dwóch rozumieniach podstawowych problemu. Natomiast no, oczywiście możemy tę sytuację problemową jeszcze zacząć analizować, że prawda, tak jak to się analizuje, że mamy z jednej strony te elementy podmiotowe, przedmiotowe, mamy kontekst wiedzy, prawda, w którym ten problem powstaje. Zresztą przy tych analizach takich właśnie strukturalnych, no to w zależności od tego, jaką jednostkę przyjmiemy jako podstawową, my tu mówimy problem w sensie pytania przy tym pierwszym rozumieniu, no ale to jest rzecz troszkę bardziej skomplikowana. Pytania nie są wyizolowane, tylko one są, stanowią pewne całości z odpowiedziami. Z kolei te odpowiedzi są osadzone w pewnym kontekście wiedzy, terminologii, więc ta struktura nam puchnie jako, prawda, i okazuje się, że to jest dużo szersza struktura niż takie proste pytanie, które zwykle analizujemy, kiedy się poruszamy w ramach logiki. No tak, tak, to prawda. No i ten trzeci element, czyli, który wydaje mi się też najciekawszy też trochę, przynajmniej dla mnie, czyli właściwie jakie są funkcje problemów, do czego one służą. O tym już częściowo powiedzieliśmy, ale jakby to teraz to zebrać? To znaczy ja cały czas tutaj ciągnę w tym kierunku, chociaż tytuł książki tego nie sugeruje, że mówimy zasadniczo jednak o problemach poznawczych. To znaczy mówimy o problemach poznawczych, czyli tych, które się pojawiają w kontekście uzyskiwania wiedzy. No i też problemy filozoficzne czy problemy interdyscyplinarne zasadniczo rozumiemy jako problemy poznawcze. No już nie mówiąc o problemach naukowych, no bo to oczywiście też jakoś tam, prawda, tutaj się pojawia. No, także w tym kontekście poznawczym te funkcje, one są no, bardzo różnorodne, to znaczy przede wszystkim no, główna funkcja problemów to jest funkcja, która jest ukierunkowującą, inicjującą i ukierunkowującą procesy badawcze. Tak się zwykle mówi, to nikt raczej tego nie kwestionuje. Czyli od problemu, od postawienia problemu, od postawienia pytania badawczego rozpoczyna się proces badawczy. Znaczy on się nie rozpoczyna, bo de facto on jest znów uwikłany w inne procesy badawcze, no ale jeżeli konkretne badania prowadzimy, no to właściwie powinno się sformułować w punkcie wyjścia problem, odpowiedź czy hipotezy, które są odpowiedzią na ten problem czy na to pytanie. No i w świetle tego, prawda, tę hipotezę próbować jakoś czy testować, prawda, czy rozwijać, czy analizować. Także tutaj ta funkcja inicjująca i ukierunkowująca proces badawczy, ona jest no właściwie chyba najbardziej istotna. No ale też na przykład funkcja krytyczna. Czyli jeżeli my stawiamy problemy, to w tym kontekście, kiedy mamy pewien zasób wiedzy, prawda, no to właściwie możemy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, albo wykryć lukę, czyli stwierdzić, że ta wiedza jest niewystarczająca w jakimś tam zakresie, no albo w kontekście, kiedy nam się pojawiają właśnie konflikty poznawcze, no to ta funkcja krytyczna też nam się pojawia, prawda, no bo się zastanawia, albo w tym kontekście jeszcze jednym, kiedy mamy oczywistości, które kwestionujemy, także tutaj właściwie powiedziałabym, że te wszystkie elementy, one się składają na taką no, szeroko rozumianą funkcję poznawczą problemów, bo ta funkcja poznawcza, ona jest właściwie istotna, natomiast no jeszcze istnieją takie, powiedziałabym, troszkę bardziej psychologiczne funkcje problemów, na przykład motywowanie kogoś do podejmowania badań, prawda, czy takie stymulowanie go, prawda, w trakcie badań. Także tutaj różnie pewnie można by było to zrobić. Poza tym jest takie powiedzenie ładne jeszcze metodologiczne, że metoda badawcza jest funkcją problemu. Że tak naprawdę to problem jest w punkcie wyjścia, to znaczy to on jest tym głównym elementem ukierunkowującym właśnie i powodującym, że my taki, a nie inny sposób podejścia reprezentujemy. Chociaż to jest tak naprawdę chyba sprzężenie zwrotne, to znaczy w jedną i w drugą stronę to działa. Czyli metoda wyznacza problemy, problemy wyznaczają metodę, także tutaj takie tego typu. No i jeszcze taka funkcja integrująca, no zależy jakie pytania stawiamy, prawda? Jeżeli byśmy stawiamy te pytania, no właśnie, znów filozoficzne, najbardziej ogólne, najbardziej szerokie, takie syntetyzujące, no to są pytania, no, które właśnie pełnią tego typu funkcje. Okej. Czy dostaliśmy taki dosyć przekrój metodologicznej wiedzy na temat natury problemu, na temat jej genezy, struktury i funkcji? A teraz bym chciał przejść do problemów filozoficznych, co wydaje mi się, że też będzie ciekawsze dla naszych widzów. Może trochę też na konkretnych przykładach nam się uda pokazać, jak to działa. No, pytanie jest dosyć ogólne. No, co sprawia, że problem staje się problemem filozoficznym? O, spośród innych, a nie jakimś innym, tylko właśnie filozoficznym. To jest też pytanie, które często sobie zadają magistranci czy doktoranci, kiedy próbują podjąć jakiś problem. Czasami się im no pyta, co takiego jest filozoficznego w tym, co próbujesz zrobić, więc w sumie pani odpowiedź będzie bardzo to ja znów pewnie rozczaruję.
rozczaruję, dlatego że no znów tutaj nie ma takiej prostej odpowiedzi na to pytanie, czy co decyduje, prawda, o tym, czy coś jest problemem filozoficznym, czy nie. No po prostu no nie ma jakiegoś, nie ma jakichś takich sztywnych kryteriów, które by mówiły, prawda, tu się zaczynają problemy filozoficzne, a tu się kończy. Zresztą to jest pytanie troszeczkę szersze. Ja na przykład często się zastanawiam nad tym, nie w kontekście problemów, tylko nad tym w kontekście pojęć. Co sprawia, że dane pojęcie jest pojęciem filozoficznym, a inne nie jest pojęciem filozoficznym, tylko jest po prostu pojęciem teoretycznym, używanym w jakiejś nauce na przykład empirycznej. No i tutaj też tak naprawdę właściwie trudno powiedzieć, czym to się różni. To znaczy ja bym upraszczająco tak można by sobie powiedzieć, było powiedzieć, bo tak chyba my to robimy faktycznie. To, co piszą filozofowie i tam, gdzie i te czasopisma, w których piszą, i te książki, w których piszą, no to uważamy, że tam są problemy filozoficzne. Natomiast jeżeli, prawda, inni piszą, no to zaczynamy się zastanawiać, mówimy, że czasami, nie wiem, fizyk podejmuje problemy filozoficzne albo psycholog podejmuje problemy filozoficzne. No ale to oczywiście nie jest żadna odpowiedź. Natomiast takie przymierzanie się bardziej może do tej odpowiedzi niż sama odpowiedź, no to jest próba jakiegoś uświadomienia sobie, od czego zależy odpowiedź na to pytanie. To znaczy, co my musimy wiedzieć, żeby móc takie kryteria sformułować. No i oczywiście no tutaj główna taka zależność, no to jest zależność pomiędzy tym, co rozumiem przez filozofię. Bo tak naprawdę pytanie o problem filozoficzny to jest pytanie o to, czym jest filozofia. Prawda? Czym jest filozofia i czym się filozofia no właśnie różni od tych innych dziedzin? Zresztą notabene mówi się często, że właśnie różni się problemami. Że różni się problemami, że to właśnie specyficzne problemy, które się nazywa filozoficznymi, no to one powodują, że mamy do czynienia z jakąś inną dziedziną. To znaczy, no i tutaj właściwie mamy taką trochę dialektykę pomiędzy tym rozumieniem filozofii, a że nie ma jednego rozumienia filozofii, jak dobrze wiemy, tylko istnieje no, wiele tych rozumień, wiele sposobów podejścia do tego, czym jest filozofia. No to tak samo istnieje w tym sensie wiele sposobów podejścia do tego, czym jest problem filozoficzny. Natomiast, żeby tak zupełnie, prawda, już tego nie zrelatywizować, no to oczywiście można się zastanawiać teraz nad tym, czy nie dałoby się inaczej. To znaczy, czy nie dałoby się, bo bardzo trudno jest podać jakąś definicję, prawda, co to jest na takim najbardziej ogólnym poziomie problem filozoficzny i to się chyba tego zrobić nie da. To jest, można taki wytrych zastosować, to jest pojęcie pierwotne, prawda, i nie da się zdefiniować, no i mamy wtedy prostą sytuację. Natomiast żeby spróbować jakoś na to pytanie odpowiedzieć, to ja myślę, że można próbować odpowiadać w ten sposób, że się wymienia po prostu problemy filozofii. To oczywiście nie jest żadne wyjście, bo to nie jest wtedy opracowane dobrze na poziomie teoretycznym, no ale jest to jakieś wyjście. Że na przykład pytanie, nie wiem, o sens życia, o istnienie Boga, o naturę wszechrzeczy, prawda, o to, co jest dobrem, o to, prawda, co to jest prawda, co to jest wiedza i tak dalej, że to są problemy filozoficzne. Czyli chyba łatwiej jest zrobić taki katalog problemów filozoficznych i w ten sposób na to pytanie odpowiedzieć, niż no właśnie odpowiadać w ten sposób, próbując jakieś kryteria bardzo ogólne podawać. Zresztą tutaj no mamy to samo, ten sam problem, który mamy w przypadku problemów naukowych. No, co to jest pytanie naukowe? Co to jest problem naukowy? No to jest dokładnie to samo. Czy nie ma kryteriów, to znaczy w zależności od tego, jak się rozumie naukę, no to jakieś tam kryteria się daje wygenerować. Natomiast takie najbardziej ogólna odpowiedź na pytanie, że, co to jest problem filozoficzny, żeby to pasowało do wszystkich możliwych typów filozofii i wszystkich możliwych typów problemów, to chyba takiego czegoś raczej zrobić się nie da. Natomiast to nie znaczy, że się nie podaje pewnych kryteriów, to znaczy podaje się kryteria, na przykład nierozwiązywalność. Nierozwiązywalność problemów jako kryterium, że to jest problem filozoficzny. W momencie, kiedy staje się rozwiązywalny, przestaje być problemem filozoficznym. Pewne problemy, prawda, mówi się, że się pojawiły w dziejach, no i udało się je rozwiązać, w związku z tym okazało się, że nie były to problemy filozoficzne. Czy na przykład kolejne takie kryterium, bycie bliskim takim problemom teologicznym, egzystencjalnym, właśnie typu pytania o sens życia, o pytanie o istnienie Boga, pytanie o to, prawda, co się dzieje z nami po śmierci. Tego typu pytania, prawda, to są pytania takie, które właściwie są na pograniczu filozofii i teologii. No i to jest te egzystencjalne pytania, właśnie to są te właściwe pytania filozoficzne. W tym pierwszym modelu to było tak wyglądało, nawet chyba historycznie, że pierwsi filozofowie to właściwie byli naukowcy, którzy zajmowali się jakby wszystkim, a w pewnym momencie
pewne dyscypliny zaczęły się usamodzielniać. Tu się wyłoniła biologia, wyłoniła się fizyka, wyłoniła się psychologia, teraz się wyłania kognitywistyka. Jakby, że oni, że jakby te dyscypliny jakby osiągają pewną metodologiczną samodzielność, tak? I jakby, natomiast no, filozofia wciąż jakby została z tym, co jest, co jeszcze. No właśnie, to jest ciągle jeszcze tym trudnym problemem, czymś nierozwiązywalnym, tak? A jeżeli coś udało się już jakby, no udało się jakoś, nie wiem, empirycznie albo jakoś inaczej jakoś już sprawdzić, no to powstawała nowa dyscyplina i która się odrywała się jakby od filozofii. Nie wiem, czy to w tym modelu tak by to trochę wyglądało. No trochę tak by to wyglądało właśnie, że to, no z tym, że to nie, znaczy to też właśnie nie jest odpowiedź na pytanie, co to jest problem filozoficzny, bo sama, czy sama nierozwiązywalność wystarczy, prawda, żeby coś było, bo są na przykład, można sobie wyobrazić problemy nierozwiązywalne, ale zupełnie nie filozoficzne. No, na przykład, ile jest zielonych piasku na pustyni, czy które, coś tak, jest. No bo to właściwie, no i takie problemy, bo ja myślę, że jeszcze tutaj kryterium oprócz tej, prawda, tej egzystencjalnej ważności, że no, pewna ważność taka dotycząca, taka poznawcza ważność, znaczy poznawcza ważność typu pytań typu, prawda, jaka jest struktura wszechświata, czy, prawda, typu, czy istnieje, prawda, no właśnie absolut jakiegoś typu, czy co to jest prawda, no to są te pytania, które no jakoś jednak one są ważkie, bo te, wydaje mi się, że można by było też tak próbować w ten sposób, że w tych pytaniach filozoficznych pojawiają się pewnego typu kategorie, czyli znów pójść w kierunku takiego, prawda, mówienia o pojęciach. Pojawiają się pewnego typu kategorie, no, które uznaje się za kategorie filozoficzne, no i które, no, które są właściwie równocześnie takimi podstawowymi przedmiotami badań, czy za którymi się kryją te podstawowe przedmioty badań dla filozofii, że można było w ten sposób próbować charakteryzować, co to jest problem filozoficzny, co oczywiście też no, nie jest jakimś takim sposobem podejścia, który byłby przesądzający, no ale gdyby te różne kryteria tak zebrać, no to być może dałoby się jakoś jednak tą pulę takich teoretycznych kryteriów, co to są problemy filozoficzne, co to są problemy filozoficzne jakoś no, skonstruować, no na tyle, żeby wiele problemów pod to podpadało, tych, które filozofowie uważają za filozoficzne. Czasami się ogólnie mówi, że są takie trzy pytania typowo filozoficzne. Co istnieje, co możemy wiedzieć i co jest dobre. Tak, nie, co jest dobre. To, no i to znaczy, mamy metafizykę, zajmuje się tym, co istnieje, epistemologia wiedzą, no i etyka czy aksjologia zajmuje się wartościami. Że w tym sensie te trzy pytania jakby byłyby tymi inicjatorami problemów filozoficznych. No to też jest taki rodzaj odpowiedzi, że... No na przykład pan profesor Stępień uważał, czy taki wymieniał taki katalog pytań filozoficznych, które właściwie były zorientowane w taki sposób antropocentryczny. To znaczy, jakby się, jak się przyjrzeć, to kim jest człowiek, pytania tego typu, jaką pozycję zajmuje człowiek, prawda, wśród innych istot, jakie jest jego przeznaczenie, prawda, czyli to tego typu pytania, no ale wydaje się, że filozofia jednak jest szersza, to że dotyczy nie tylko człowieka jako takiego no, głównego przedmiotu badań, no tylko też innych przedmiotów. Także no, mi się wydaje, że te takie wszystkie fundamentalne pojęcia, które się pojawiają, czyli na przykład, nie wiem, no właśnie jeszcze pojęcie działania ludzkiego, czy pojęcie, nie wiem, religii, kultury, bo to one się nie pojawiły w tych sformułowaniach, prawda, że to też są takie te najogólniejsze pojęcia. Aha, to jeszcze jedna cecha, bo to o niej nie powiedzieliśmy właściwie, ogólność. Ogólność i taki najogólniejszy charakter wydaje się, że to jednak, oczywiście w świetle tego, jak się dzisiaj uprawia filozofię, to może być kwestionowane. No, tak. No niemniej jednak chyba jak się przyglądać tej tradycji no już europejskiej filozofii, to wydaje się, że no jednak to była taka cecha, która była istotna. To znaczy nie można powiedzieć, że ta ogólność była no jakoś tam. Nawet jeżeli się stawia, nie wiem, pytania takie na pograniczu filozofii umysłu, kognitywistyki, no to tam też się oczekuje najogólniejszych odpowiedzi. Nie wiem, o naturę umysłu. No niektórzy mówią, że się nie da na takie pytanie odpowiedzieć, no ale jednak no, jest to pytanie na poziomie najbardziej ogólnym. Zresztą w ogóle te pytania o naturę czegoś. No tak. Te pytania o naturę czegoś, dlatego ja idę w kierunku właśnie rozumienia pojęć. To oczywiście Popper by się tutaj nie cieszył za bardzo z tego sposobu podejścia, no ale wydaje się, że my jednak te pytania stale stawiamy.
I żeby rozumieć też, to znaczy to nie należy pewnie tych pytań interpretować w taki sposób, że to, prawda, że ta rzeczywistość tak jeden do jednego jest taka, jak te pojęcia nam wskazują. Natomiast jest to jakaś próba konceptualizacji tego, jaka może być ta rzeczywistość. I mi się wydaje też, że no jeżeli byśmy mieli mówić o filozofii, o problemach filozoficznych, to te właśnie różne sformułowania przy użyciu tych różnych pytań, różnych konceptualizacji, że taka paleta tych problemów, czy to, co historycznie się pojawiało, no to już nam daje właśnie jakieś rozumienie w takim sensie tej dynamicznej natury problemu, czy struktury problemu filozoficznego. Że to jest coś takiego, co wydaje mi się, że tak problem filozoficzny można by było rozumieć. Zresztą jest tradycja, prawda, tych badań historii problemów, niemiecka tradycja, która no, w ten sposób właśnie widziała problemy. I naturę jakoś tam problemów filozoficznych, że to są te problemy, które trzeba historycznie śledzić, prawda, ich sformułowania na przestrzeni dziejów i to nam daje rozeznanie, właściwie na czym ten problem polega filozoficzny. Ja bym też trochę jeszcze wrócił do naszego pierwszego pytania o relacji między filozofią a nauką, bo te wątki ciągle się powtarzają. No, kiedyś słyszałem tego typu tezę, nie wiem, czy się pani z tym zgodzi, że nie ma nauk wolnych od filozofii, są tylko naukowcy nieświadomi założeń filozoficznych, które przyjmują. I nie wiem, czy... Znaczy ja powiem, że ja tu jestem ostrożniejsza. Okay. To znaczy, oczywiście ja nie kwestionuję tego, że istnieje, jeżeli... No znów zależy, jak rozumiemy naukę. Jeżeli na przykład fizykę rozumiemy w taki globalny sposób, że to jest wszystko to, co tam się, prawda, co tam się robi, no to w tym sensie pewnie tak jest. Czyli tam też są jakieś założenia filozoficzne. No ale nie przesadzajmy, są takie fragmenty badań, w których się no, na przykład operuje tylko na poziomie empirycznym. Tam nie ma jakichś ciężkich założeń filozoficznych ani teoretycznych. Czyli jeżeli to potraktujemy, że tam są pewne części, prawda, poza tym... No rozumienie tego, co my nazywamy dyscyplinami naukowymi czy poszczególnych nauk, ono często jest wyznaczone no właśnie w ten sposób, że przyjmuje się pewne założenia, które no właśnie, no tu jest właśnie to pytanie, które już wcześniej padło. Czy to są założenia teoretyczne i czym się różni założenie teoretyczne od założenia filozoficznego? Tu się właściwie cały czas kręcimy wokół tego samego wątku. Czy każde założenie teoretyczne, gdzie się posłużymy, nie wiem, na przykład pojęciem, nie wiem, przedmiotu, czy pojęciem prawdy, musi być założeniem filozoficznym? Ja nie jestem przekonana co do tego, że tak jest. Że naukowcy mogą sobie na własny użytek użyć takiego pojęcia i zdefiniować je w taki sposób, że to nie będzie pojęcie filozoficzne. Natomiast przy takim właśnie globalnym rozumieniu tych poszczególnych nauk, no to wydaje mi się, no, że rzeczywiście w tym sensie nie da się uniknąć założeń filozoficznych, chociażby dlatego, że się właśnie operuje takimi pojęciami, no, które mają ten charakter najogólniejszy, no chociażby pojęciem problemu. No, właśnie pytanie, czy pojęcie problemu jest pojęciem filozoficznym. Nikt się tym nie lubi zajmować zasadniczo, bo jak się przyjrzeliśmy temu, co tam, prawda, w literaturze jest, no to się okazuje, że to nie jest jakieś, prawda, takie pojęcie, które by było jakoś mocno opracowywane. Sami filozofowie go nie lubią, nie opracowują go wcale właściwie. No ciekawe. No, mówiliśmy wcześniej o źródłach problemów, to może, czy są jakieś specyficzne źródła problemów filozoficznych w takim razie, już przejdę do kolejnej kwestii. Czy źródła problemów w ogóle to są też jakoś analogiczne do tego, co możemy powiedzieć o źródłach problemów filozoficznych. Skąd się biorą problemy filozoficzne? To znaczy, pewnie trzeba by było trochę powtórzyć tego, co już dotyczyło generalnie źródeł problemów, w ogóle problemów poznawczych, ale gdybyśmy mieli już oprócz tych, prawda, tych różnych rzeczy, o których mówiliśmy, jeszcze coś dodać, to mi się wydaje, że sama filozofia przede wszystkim. To znaczy sama filozofia w tym sensie, że no jednak kiedy prowadzimy tak zwane badania filozoficzne, to co my robimy? No właściwie czytamy teksty w dużej mierze innych filozofów. I to jest główny generator problemów filozoficznych. To znaczy wdrażamy się w pewną tradycję, w pewien sposób myślenia. Zaczynamy w ramach tej tradycji myśleć, zaczynamy właśnie te problemy dostrzegać. No i próbujemy na nie odpowiadać. Że właśnie to jest główny generator. No i jeszcze taki jeden generator, o którym właściwie myśmy nie powiedzieli do tej pory. Tam zwykle się właśnie zwraca uwagę na to zdziwienie, ciekawość, prawda, i tym podobne. Natomiast dyskusja. Dyskusja. Konfrontacja z poglądami innych. To się wydaje, że to jest jeden z takich, prawda, głównych generatorów problemów filozoficznych. Pewnie różni są filozofowie i różne mają potrzeby tego typu konfrontacji. Natomiast jednak no, niezależnie od tego, czy ta konfrontacja się odbywa na żywo, czy ona się odbywa myślowo, to znaczy kiedy się czyta cudze teksty i po prostu próbuje skonfrontować z tym, co w tych tekstach jest, no to ta konfrontacja, ona jest istotna. To znaczy to jest coś takiego, co wydaje się, no jest tym właśnie głównym takim generatorem.
No i taki jakiś specyficzny, ja wiem, no wydaje mi się, że takie specyficzne podejście, to o czym mówiliśmy już. Pewna osobowość, która powoduje, że się tego typu... Dlaczego się widzi te problemy, a inni ich nie widzą, nie wiem. Pewnie psychologowie jakoś na takie pytania próbują odpowiedzieć, ale no jest coś takiego, że jednak są ludzie, którzy, no, którzy są, mają tak jakby dodatkowy zmysł wyczulony na tego typu problemy, natomiast inni ich zupełnie nie widzą. No poza tym, co jeszcze z takich rzeczy, które wydają się takim generatorem istotnym? No mi się wydaje jednak też, że rozwój nauki. To jest coś, co chyba w tej chwili szczególnie jest takim jednym, zresztą chyba zawsze to jakoś było, prawda? Inne dziedziny wiedzy, które prowokują filozofów do tego, żeby jednak te problemy filozoficzne inaczej stawiać, żeby, czy nowe problemy filozoficzne też się pojawiają. No zresztą to, co się dzieje dzisiaj we współczesnej kognitywistyce, te badania, które się prowadzi, no to one są wyraźnie sprowokowane, prawda, sprowokowane tym rozwojem nauki, zarówno neuronauki, jak i no przede wszystkim też nauk formalnych, informatyki, nowymi technologiami, prawda, sztuczną inteligencją i tak dalej. Bo gdyby tego nie było, to tak naprawdę nie byłoby tych problemów filozoficznych tak stawianych, prawda, w taki sposób, który się stawia dzisiaj. Co jeszcze można by było powiedzieć właściwie o takiej genezie? To, o czym też nie wspominaliśmy, to jest specyficzne oczywiście dla filozofii analitycznej, ale takie niezadowolenie z języka, prawda? Tego, że no, te pojęcia, którymi operujemy na poziomie potocznym, no to jednak one są nieprecyzyjne, że tak naprawdę właśnie te problemy filozoficzne, to co się nazywa problemami filozoficznymi, no to jest coś sztucznego, trochę, prawda, takiego wygenerowanego przez język, więc trzeba sobie z tym poradzić i ten język trzeba zacząć jakoś, prawda, tam naprawiać w taki czy inny sposób, więc, ale ja bym to poszerzyła, to znaczy to nie jest tylko ta likwidacja problemów filozoficznych przez ujaśnienie, prawda, języka jest typowa dla przynajmniej tej wczesnej filozofii analitycznej, natomiast to można szerzej rozumieć, to znaczy właśnie to podejście takie, że przyglądamy się językowi, sposobom użycia pojęć, no i próbujemy wyjść poza ten poziom intuicyjny, tylko próbujemy to pogłębić, próbujemy lepiej zrozumieć. Także to jest coś, co wydaje mi się też może być bardzo istotnym takim generatorem problemów, czyli chęć rozumienia pojęć, no ale też za tym idąca oczywiście chęć rozumienia rzeczywistości i tego, co w tej rzeczywistości się dzieje i myślę, że to jest jednak chyba ja nawet tego bym nie nazywała ciekawością, tylko to jest jakaś taka podstawowa potrzeba, że chcemy rozumieć i traktujemy to jako wartość samą w sobie. I to jest jeden z głównych generatorów chyba też i problemów filozoficznych, no i w ogóle filozofii jako badań. Czyli tutaj trochę jak powiedział Jaspers kiedyś, że są takie trzy źródła filozoficznych problemów, to on wymieniał zdumienie, wątpienie i jeszcze sytuacje graniczne, że to byłyby takie egzystencjalne jakieś powody. I pani też dodała tutaj, że dzisiaj popularna jest taka analiza pojęciowa, to się oprawia w tej współczesnej filozofii analitycznej, kiedy jakby w tym sensie język byłby, albo błędne użycie języka byłoby pewnym źródłem problemów filozoficznych. I czy pani by się zgodziła, że w takim razie problemem filozoficznym w tym ujęciu analitycznym, to byłoby sytuacja, w której jakaś koncepcja wydaje się na przykład źle stosować albo do jakiegoś przedmiotu. Nie? Że mamy na przykład koncepcję, jakiś taki typowy przykład problemu filozoficznego, mamy koncepcję dobrego i wszechmocnego Boga, ale dostrzegamy w świecie, że istnieje zło, no i nagle musimy pogodzić pewne nasze pojęcie absolutu z tym, co widzimy w świecie, nie? Że czy byłoby to, albo czy, nie wiem, że widzimy, że rzeczy się zmieniają, a jednocześnie mamy poczucie, nie wiem, tożsamości, czy jakiejś identyczności w czasie. No, jak pogodzić zmianę z tym, że zachowujemy tożsamość, nie? Czy jak... To znaczy ja tu właściwie w tym, co pan mówi, to ja widzę dwie rzeczy. To znaczy pierwsza to jest taka, że coś nam nie pasuje, prawda, że jakieś pojęcie nam nie pasuje do przedmiotu. To znaczy, gdybym tak miała rozumieć, to ja powiedziałabym, że nie sądzę, żeby tak było, bo te przedmioty nasze to jakoś, szczególnie te przedmioty no, kulturowe, że one są jakoś jednak generowane świadomościowo.
To znaczy, dopóki nie mamy empirii, dopóki nie mamy jakichś takich danych, które rzeczywiście, a w filozofii no, wydaje mi się, że jednak no, zasadniczo nie mamy. To znaczy, można oczywiście mówić, że filozofia jest nauką empiryczną, prawda, i że jakimś rodzajem empirii dysponujemy, no ale no, nie wydaje się, żeby to był taki rodzaj empirii, jaki mamy w naukach przyrodniczych czy nawet w naukach społecznych. Więc tu w ten sposób ja bym nie mówiła raczej. Natomiast ta druga sytuacja, kiedy się spotykamy z tezami, które są wzajemnie nie do pogodzenia, to znaczy jakoś się wzajemnie właśnie pozostają w konflikcie, no to tak, to jest jeden z tych generatorów. Czy taka sytuacja właśnie sprzeczności, konfliktu przekonań, no czy nawet konfliktu przekonań nierozumianego w ten sposób, że jeden głosi P, a drugi głosi nieprawda, że P, tylko że po prostu te przekonania, no one właśnie są jakoś tam trudne do pogodzenia, tak jak istnienie zła z tym, prawda, że Bóg jest wszechmocny. Także to jest, to też jest jeden z tych generatorów. Ja myślę, że to jest istotny generator, że to jest rzeczywiście coś takiego, co, bo my wiele takich elementów dostrzegamy w rzeczywistości, takiej w naszej rzeczywistości mentalnej, bo ja tutaj cały czas, wydaje mi się, że jednak poruszając się w ramach filozofii, no my głównie jesteśmy, mówimy o tej rzeczywistości fizycznej, empirycznej, ale no jednak głównie jesteśmy w tej rzeczywistości świadomościowej i w ten sposób sobie tę rzeczywistość świadomościową, generując problemy, rozwiązując problemy, my ją sobie po prostu kreujemy zwyczajnie, prawda? Tutaj jeszcze nie padło to sformułowanie, ale ja bym powiedziała, że istnieje jeszcze a propos funkcji problemów filozoficznych coś takiego jak performatywna funkcja problemów filozoficznych. To znaczy, że właściwie my formułując ten problem, dostrzegając problem, my po prostu kreujemy pewną rzeczywistość mentalną w ten sposób, no i możemy ją bardzo skutecznie kreować. No cóż, no to prowadzi do pytania kolejnego, w jaki sposób, pojawiła się teza wcześniej, że problemy filozoficzne są jakoś nierozwiązywalne, taka hipoteza, że no tak nie mówią niektórzy. Tak nie mówią, no, ale jednocześnie chcielibyśmy jednak te problemy coś, no, nie mówię, że je rozwiązać, ale coś z nimi zrobić, nie? I jest pytanie takie, że co robimy z problemami filozoficznymi? Czy, jaka jest nasza reakcja? Znaczy, nie powiem, że jak rozwiązujemy je, no ale no być może. Czyli pan już odpuścił, że to się skończy. No bo to mocne słowo, nie będę pani pytał, jak rozwiązujemy je, no ale co możemy z nimi zrobić? To znaczy, normalnie to w nauce, jeżeli mówimy o rozwiązywaniu problemów, czy w kontekście takim epistemicznym, to rozwiązać problem to jest uzyskać odpowiedź na pytanie, no, która jest, spełnia jakieś tam kryteria, na przykład jest uzasadniona. Prawda? Czy jest empirycznie sprawdzalna. Przedstawić teorię na przykład. Tak, czy przedstawić teorię już jako bardziej taką skomplikowaną strukturę, prawda, która jest zbiorem twierdzeń różnego typu. No to można by było tak próbować w filozofii i tak robimy też trochę, natomiast pytanie brzmi, czy spełniamy te same kryteria, czy te odpowiedzi nasze spełniają te same kryteria. Pewnie nie spełniają, na przykład nie są sprawdzalne empirycznie. Natomiast ja nie twierdziłabym, że w filozofii jest aż tak źle, prawda, że my w ogóle nie rozwiązujemy problemu, bo nierozwiązywalność to nie znaczy, że my jednak nie mamy różnych wersji rozwiązań. Nierozwiązywalność to nie znaczy, że my nie mamy rozwiązań. My nie mamy rozwiązań, które byłyby dobrze uzasadnione i które byłyby przyjęte przez wszystkich. Więc tu jest różnica. Zresztą powiedziałabym, że znów filozofia chyba aż tak nie odbiega od wielu innych nauk. W wielu naukach humanistycznych jest tak, że nie mamy wcale rozwiązań, które by wszystkich zadowalały. I nie mamy rozwiązań, które by właśnie no, były jakoś tam sprawdzalne empirycznie, nie wiadomo jak. Mamy raczej no właśnie interpretację niż rozwiązanie, jeżeli byśmy w tym językiem chcieli się posłużyć. Natomiast jak ja bym widziała rozwiązanie problemów filozofii? No właśnie widziałabym w taki sposób, że te rozwiązania, czy te konkretne próby odpowiedzi na pytania filozoficzne, że one historycznie rzecz biorąc pojawiają się i że właściwie takie stworzenie, uporządkowanie mapy tych prób rozwiązania i całej aparatury pojęciowej, która temu służy, całego takiego, prawda, tego instrumentarium filozoficznego, które jest zaangażowane w to, że zestawienie właśnie tych, że stworzenie takiej całości, jak to na przestrzeni dziejów, no właśnie, trzeba jakoś jeszcze zidentyfikować, czy to są te same problemy, czy nie. No ale zakładając, że jakoś jesteśmy w stanie to zrobić, że to byłaby odpowiedź na problemy filozoficzne i to byłoby rozwiązanie problemu. Że tutaj nie mamy rozwiązania w postaci jednego zdania, pojedynczego twierdzenia, co do którego wiemy, prawda, że przeszło pomyślnie jakieś testy empiryczne, czy jakieś tam inne kryteria formalne spełniło. Tego nie mamy. Natomiast mamy różnego typu propozycje. Czy to nas zadowala, czy nie, to jest inna sprawa.
ale mamy odpowiedzi. To nie jest tak, że my nic, prawda, nie wiemy filozoficznie po tych ponad dwóch tysiącach lat. To tak nie jest. Ale to trochę tak wygląda, że powiedzmy mamy pytanie, problem, co należy czynić, nie? Co jest dobre. I teraz no, pani mówi, że no, to musimy spojrzeć na historię, no, ale okazuje się, że wtedy odpowiedź byłaby zrelatywizowana do różnych koncepcji filozofii, no bo powiedzmy w utylitaryzmie byłaby taka odpowiedź, w kantyzmie byłaby inna. Mm-hmm. Czyli czy uznalibyśmy, że po prostu poszczególne teorie czy systemy filozoficzne podają nam różne rozwiązania tego problemu, tak? Czyli mielibyśmy katalog rozwiązań? Tak, ja rozumiem rozwiązanie tutaj raczej jako taki katalog możliwych rozwiązań i możliwych sposobów myślenia, bo ja tak rozumiem rolę filozofii. No tak, tak. To znaczy rozumiem w taki sposób filozofię, że filozofia to nie jest dziedzina, w której uzyskuje się przesądzające, uzasadnione raz na zawsze odpowiedzi na różnego typu pytania, tylko że to jest dziedzina, która no właśnie poszerza nam myślenie w taki sposób, że im dłużej myślimy historycznie rzecz biorąc, im więcej osób się dokłada do tego sposobu myślenia, tym jednak lepiej rozumiemy pewne rzeczy. Że to nie jest tak, że my w tej chwili gorzej rozumiemy. Że my jednak lepiej rozumiemy na bazie tego, gdybyśmy te wszystkie, prawda, rzeczy, no ja wiem, że indywidualny człowiek jest ograniczony i nie jest w stanie tego zrobić, ale że sumarycznie, że jednak mamy więcej przemyślanych tych ścieżek. Że od tego jest filozofia, że tam, gdzie my czegoś nie drążyliśmy do tej pory, to tu już podrążyliśmy w różnych kierunkach. To są takie, powiedziałbym, że odpowiedź jest taka, że problem rozwiązać to podać teorię, powiedzmy, teorię i tych teorii mamy katalog, możemy stworzyć różnych odpowiedzi, ale też jest takie podejście, że niektórzy by sugerowali, że rozwiązujemy problemy poprzez ich jakby unieważnianie, że po prostu mówimy, że komuś się tylko wydawało, że to był problem i zastanawiam się, czy współcześni, na przykład scientystycznie nastawieni filozofowie mieliby jeszcze inną taktykę, żeby na przykład zastąpić trudne pytanie łatwiejszym. Jeżeli uzyskamy odpowiedź na łatwiejsze pytanie, to może trudniejsze przestanie nas interesować. I na przykład przykład może być taki, że nie wiem, w dawnych czasach ludzie doświadczali burzy i zadawali trudne pytanie, czemu bogowie się na nas gniewają, nie? Bo widzieli, że jakoś identyfikowali wyładowania atmosferyczne z gniewem jakiegoś bóstwa. To było trudne pytanie, czemu się bogowie nas gniewają. No ale przyszedł ktoś, jakiś nastawiony bardziej empirycznie człowiek i zadał łatwiejsze pytanie, które brzmiało, skąd się biorą wyładowania atmosferyczne. No i być może odpowiedź na pytanie, skąd się biorą wyładowania atmosferyczne, to jest łatwiejsze pytanie. Jeżeli poznamy na nie odpowiedź, to stracimy zainteresowanie tym trudniejszym, czemu bogowie się na nas gniewają. Więc zastanawiam się, czy niektórzy by nie sugerowali, że trochę jest, że to też jest jakiś sposób rozwiązywania problemu. Po prostu musimy zmienić pytanie. Ale ja bym powiedziała, że to jest raczej taka strategia psychologiczna, prawda, niż sposób rozwiązywania problemów. No. Znaczy nie, że jeżeli coś nam się wydaje trudne, no to tego nie róbmy, zadowólmy się łatwiejszym, a może zapomnimy o tym trudniejszym. Ale to trudne po prostu nas w jakieś kolejne poznawcze tak naprawdę tylko wtłacza, zamiast faktycznie naszą wiedzę tutaj jakoś rozszerzyć. No ale właśnie, bo tutaj jest pytanie zasadnicze. Jeżeli filozofię rozumiemy jako rodzaj wiedzy, to co to jest ta wiedza filozoficzna? Bo tutaj to się nie pojawiło, prawda, czy nie pojawia się w tym kontekście, a właściwie powinno się pojawić. Co to jest ta wiedza filozoficzna i czy to ona musi spełniać dokładnie te same kryteria, no a propos czym jest filozofia, które spełnia no, wiedza właśnie naukowa, czy no jakaś inna nawet, nie wiem, ta taka codzienna, która nam potrzebna do codziennego funkcjonowania. Bo jeżeli pan wróci do tych pytań, no takich o charakterze, prawda, pytań etycznych, czy, prawda, co mamy robić, jak mamy działać, no to oczywiście trochę inaczej te pytania się rozstrzyga na poziomie teorii różnych, prawda, i inaczej się wygląda, prawda, ta odpowiedź, ale inaczej wygląda wówczas, kiedy ja podejmuję decyzję jako indywidualny człowiek w konkretnej sytuacji życiowej. I ja wtedy się zasadniczo nie odwołuję do teorii, tylko po prostu no, przeprowadzam zgodnie ze swoim jakimś tam rozeznaniem, prawda, i jakąś analizę, no i podejmuję decyzję w świetle tego, co mi się wydaje najbardziej sensowne i tyle. I ja wcale mogę i robię to skutecznie, to znaczy bez... No i można się zastanawiać, no to w takim razie czy potrzebna jest filozofia? No z tego nie wynika, że filozofia nie jest potrzebna. Bo można bardzo wiele rzeczy skutecznie, empirycznie, prawda, w tym normalnym takim świecie potocznego doświadczenia robić i się nad nimi nie zastanawiać, skutecznie funkcjonować. Natomiast no, mi się wydaje, że jednak mimo wszystko filozofia jest jakimś naddatkiem takim, prawda, naddatkiem, który no, jest wartościowy w tym sensie, że no, on jednak pozwala troszeczkę inaczej
funkcjonować także na co dzień, mimo że no, no nie ma takiej bezpośredniej przekładni, że to musi być, bo świata by bez tego nie było. Byłby świat. Tylko pytanie brzmi, czy byśmy chcieli w takim świecie właśnie żyć jako my, filozofowie, i ta reszta ludzkości też. Użyła pani terminu filozoficzna wiedza. Wydaje mi się, że zgodziłaby się pani z taką tezą, że filozof chciałby wiedzieć. Natomiast jeszcze czasami słyszy się sformułowanie, że filozof poszukuje prawdy. Mm-hmm. Zastanawiam się, czy widzi pani konflikt między tezą, że filozof szuka prawdy i filozof szuka wiedzy. Czy dla pani to jakby to byłyby dwie... To znaczy, ja nie widzę konfliktu, natomiast wydaje mi się, że takie filozoficzne poszukiwanie prawdy, trochę tak w kontekście tego, tej koncepcji filozofii, którą tutaj jakoś tam gdzieś, no, no gdzieś która wybrzmiewa, i właśnie sposobu rozumienia tego, czym jest filozofia, czy rozumienia takiego no, przez pryzmat taki metodologiczny bardziej, bo ja się nie czuję ani metafizykiem, prawda, ani etykiem, czy nie jestem takim filozofem, nazwijmy to przedmiotowym, tylko się czuję kimś, kto jest meta. No więc ja bym powiedziała w ten sposób, jeżeli ja traktuję pojęcie wiedzy i pojęcie filozofii jako pojęcia generowane kulturowo, to odpowiedź na pytanie, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, ma trochę inny charakter, bo one są kreowane kulturowo. W zależności od tego, jak ja je wykreuję, to jaka taka jest rzeczywistość. Bo pamiętajmy, że klasyczne pojęcie prawdy odwołuje się do rzeczywistości zastanej, do takiej, jaka ona jest. Zresztą tego myśmy właściwie nie poruszyli, tego wątku wcześniej, ale tu jest pytanie podstawowe. Czym jest filozofia? Czy ona jest dziedziną opisywania świata? Czy problemy filozoficzne to są problemy o charakterze opisowym, czy opisowo wyjaśniającym, opisowo interpretującym, czy to są problemy o charakterze wartościująco-normatywnym? Czy filozofia właśnie normatywnie kreuje świat i te pojęcia, także te pojęcia, które na normatywne nie wyglądają na pierwszy rzut oka? Czy też to jest dziedzina właśnie taka, która ma, no, no właśnie, na poziomie jakimś opisywać rzeczywistość? Jeżeli się rozumie filozofię w ten sposób, że to jest dziedzina, która ma opisywać rzeczywistość, no to pewnie to pojęcie prawdy, no ono by się tutaj nam pojawiło, ale mi się wydaje, że rzeczywistość kulturowa jest zawsze kreowana. Co ja nie twierdzę, że ona nie jest sztywna gdzieś na pewnych etapach, bo zostaje wykreowana w taki czy w inny sposób. Ale jednak to jest zupełnie innego typu rzeczywistość. Filozofia jest rzeczywistością mentalną. To nie jest rzeczywistość taka sztywna, prawda, rzeczywistość. Nawet ta rzeczywistość fizyczna nie jest sztywna, wiadomo, na poziomie tym mikro, prawda. Także tutaj, mi się wydaje, że te odpowiedzi nie są takie proste, że tu takie opozycje można stawiać. Tylko, że trzeba wziąć pod uwagę właśnie tego typu charakter filozofii. I odpowiedzi właśnie na to, co to jest wiedza filozoficzna. No bo znów kolejne pojęcie do wykreowania. Normatywnie czy opisowo? Poza tym, co to jest za rzeczywistość wiedza filozoficzna? Trochę w tym kontekście kusi mnie, żeby zadać trudne pytanie pani. Wszystkie są trudne. To byłoby jeszcze trudniejsze. Filozofia jest trudna, tak pan profesor Judycki mówił zawsze. To jest też taki pogląd, że być może jesteśmy na dopiero wczesnym etapie rozwoju, żeby w ogóle problemy filozoficzne podnosić, no bo jednak zajmujemy się dopiero od 2500 lat, nie? A przed nami jeszcze kilka milionów tego gatunek ludzki, więc jesteśmy jeszcze po prostu zbyt niedojrzali może, żeby te problemy podnosić. Ale pytanie byłoby takie, to czy w ogóle zachodzi postęp w filozofii? Nie? Czy w ogóle można mówić o postępie w filozofii? To znaczy przy takim rozumieniu, jak ja jakoś reprezentuję, czy próbuję reprezentować, to ja bym powiedziała, że tak. To znaczy, że zachodzi, bo zachodzą, dokładają się do tego, prawda, do tego, co było wcześniej, kolejne sformułowania, kolejne problemy, kolejne konteksty, kolejne typy argumentacji. Nie ma postępu na pewno w tym sensie, że no, znów doszliśmy do zgody, że jest konsensus, prawda, wyeliminowaliśmy jedne hipotezy, prawda, inne hipotezy, jedna została i tyle. Takiej zgody to nie ma, natomiast to nie znaczy, że nie ma postępu. Ale to trochę bym uściślił, bo właśnie, czy możemy mówić o postępie w filozofii w ogóle, czy na przykład o postępie w ramach poszczególnych koncepcji filozofii, nie? Bo zastanawiam się, czy powiedzmy, ukazuje się nowa książka z tomistycznego punktu widzenia, opracowująca jakąś koncepcję tomistyczną. Czy to będzie postęp filozofii dla kogoś, kto pracuje w tradycji kantowskiej na przykład? Czy w ogóle dla kogoś takiego to będzie coś nowego wniesie dla niego do filozofii? Czy nie jest tak trochę, że ludzie z różnych szkół filozoficznych właściwie są trochę ślepi na to, co się dzieje w innych szkołach? Czy nie jest takie trochę ryzyko, że postęp tylko dokonuje się w ramach właśnie jednego filozoficznego, użyję tego słowa, paradygmatu jakby, nie? Czy pani taka wizja przekonuje, czy
To znaczy ja powiem, że ja jednak ten postęp bym rozumiała bardziej globalnie. Okay. To znaczy mimo tych relatywizacji, które są i które wszyscy znamy i z którymi się borykamy czasami, to wydaje mi się, że jednak tak podobnie jak w przypadku nauki traktujemy postęp globalnie, to też w przypadku filozofii powinno się traktować postęp globalnie, co nie znaczy, że odpowiedź na takie pytanie, czy nie wiem, dla tomisty, czy dla neokantysty, co się dzieje w filozofii analitycznej, prawda, jest no, ciekawe, czy odwrotnie, prawda, czy uważa, że to jest postęp, czy nie, bo to jest coś innego, to znaczy raczej tutaj, no tutaj znów uciekam w kierunku takiego, no bardziej zobiektywizowanego, bo ja jednak jestem przekonana, że istnieje jakaś struktura problemów, no taka, że istnieje pewna paleta możliwości, okay. którą należy wypełnić i że ona jest jakoś zobiektywizowana. W zależności od tego, ile tych elementów tam dodamy, to później już te relacje, prawda, między tymi elementami, no jakoś one, prawda, jakoś one zaczynają pracować w sposób taki niezależny od tego, czy ktoś chce to tak wygenerować, czy inaczej. I że no, no, stąd te różne właśnie tradycje, te różne szkoły, różne podejścia, no właśnie one też w tym sensie są ciekawe, że dopełniają te inne. Że to nie jest tak, że my tylko jesteśmy wąsko w ramach jednego, że to jest ta właśnie to bogactwo filozofii. I ja to raczej traktuję, bo nie wiem, pewnie różnie do tego można podchodzić, ale mi się wydaje, że to jest właśnie coś, co jest wartościowe. Że takie dążenie do tego, żeby wyciąć te inne sposoby filozofowania i tylko filozofować w ramach jednego, bo ten jedyny jest, prawda, słuszny, czy tam, prawda, prawdziwy, czy cokolwiek to znaczy, to że to jest, nie, no właśnie w przypadku filozofii, że to jest źle. Że właśnie siłą filozofii jest to, ta różnorodność punktów widzenia, ta różnorodność podejść, to właśnie ta kreatywność tych sposobów myślenia. I że to trzeba pielęgnować w filozofii, a nie mówić, że to jest wada. To jest trochę dla pani taki model filozofii jest taki, że mamy odwieczne problemy filozoficzne, które jakby kolejne pokolenia dziedziczą i w pewnym sensie siadają przy stole i na nowo próbują wzbogaceni o nowe doświadczenia, nowy duch czasów, który akurat nastąpił, nie? Dać trochę inne odpowiedzi, ale w sumie pytania jakby przez wieki wydają się, że są te same. No znaczy ja pewnie bym była bardziej skłonna w tym kierunku pójść, chociaż no wydaje mi się też, że jeżeli się pojawia, czy rzeczywiście pojawiłby się jakiś no, radykalnie nowy sposób myślenia, to że być może jakieś nowe problemy byłby w stanie wygenerować, ale no jednak wydaje się, że te problemy, no one są generowane, nie wiem, być może tak historię filozofii uprawiamy, ale że no jednak ten pewien wspólny element istnieje. Czyli jeżeli pytamy, nie wiem, o to, co to jest wiedza, to pytamy i tak przecież przy użyciu tak naprawdę różnych sformułowań, różnych języków, w różnych tradycjach. No a jednak, no jednak jakoś to identyfikujemy, że to o to samo chodzi. Jak my to identyfikujemy? Trudno pewnie to tak sformułować, doformułować, ale no jednak te problemy jakoś, daje się ten trzon taki zrobić. A to, że to się zmienia, że to jest inaczej, te interpretacje są różne w różnych epokach historycznych, no to właśnie to mi się wydaje, że to są takie dopełnienia jakby, takie wypełnienia tego, czego temu ogólnemu takiemu pojęciu brakuje. Że to jest tak jakby ten dodatek, który, no właśnie na tym według mnie by polegał postęp, że dodaje się te nowe elementy, jakby to uszczegółowienie powoduje, że zaczyna być widać inne rzeczy jeszcze, których nie było widać wcześniej. No tak. Tu wysyłam sygnał do reżyserki, czy są jakieś pytania na czacie. Jeżeli mamy jeszcze kilka minut, żeby odpowiedzieć. Dziękuję. O, jest dużo pytań, nie wiem, czy na wszystkie odpowiemy. Pan Piotr Kozak pyta, czym się różni problem filozoficzny od problemów niefilozoficznych? W szczególności, czym się różni problem filozoficzny od problemów naukowych? Trochę o tym rozmawialiśmy na początku, więc to jest, tu odkopujemy znowu ten problem. Nie wiem, czy pani chciałaby Czyli jeszcze powtórzyć. Odpowiadam, tak, bo pan selekcjonuje, jak rozumiem w tej chwili. Dobrze, znaczy, no, tak jak powiedziałam, tutaj takiej prostej odpowiedzi na to pytanie nie ma, czym się różni problem filozoficzny od problemu naukowego, dlatego że nie ma prostej odpowiedzi na to, co to jest filozofia i co to jest nauka. Natomiast gdybym miała jakieś takie no, wstępnie zarysowywać kryteria, czym to się różnić może, to wydaje mi się, że no przede wszystkim, tak się przynajmniej mówi dzisiaj, że problemy naukowe no są jakoś jednak rozstrzygalne empirycznie.
i że to jest ta różnica, która no wydaje się no taką na obecnym etapie rozumienia problemów filozoficznych i rozumienia problemów naukowych. Wydaje mi się, że no jednak większość osób by pewnie tak odpowiedziało, że w przypadku problemów filozoficznych nie mamy, po prostu nie dysponujemy empirycznymi metodami rozstrzygania odpowiedzi na te pytania. Natomiast pewnie no, można by było też mówić na temat zasięgu, prawda, na temat ogólności, chociaż no, też mi się nie wydaje, bo że to jest jakaś główna różnica, zresztą jeszcze wracając do tego pierwszego kryterium. No, oczywiście mamy też nauki takie, w których nie mamy empirycznych sprawdzianów, a też uznajemy je za nauki. No więc tutaj... No, trudno by było pewnie takie jakieś jednoznaczne kryteria wskazać, natomiast no, to znaczenie egzystencjalne też pewnie można by było jako taki, i ten najogólniejszy charakter, ja o tym właściwie już mówiłam, wskazać jako te różnice, no chociaż z drugiej strony w nauce no, też mamy pytania, niektóre pytania są tak ogólne, że no, czy na tak ogólnym poziomie stawiane, że wcale nie odbiega to od problemów filozoficznych. Niektórzy powiedzą, że to są właśnie problemy filozoficzne w nauce, a nie problemy naukowe, także tutaj tego typu kryteriów pewnie, no można by było pewnie wymienić, ale mówię, wydaje mi się, że takie przesądzające stworzenie tej granicy między problemem filozoficznym, tak jak nie ma granicy takiej wyraźnej pomiędzy nauką a filozofią, jest tylko zestaw kryteriów, które się stosuje, prawda, w konkretnych jakichś tam przypadkach. Zadam kolejne pytanie, też od pana Kozaka. Czy mogą istnieć problemy wyrażone za pomocą reprezentacji niejęzykowych, czy na przykład dziecko, które nie może dopasować figury geometrycznej do otworu w zabawce, ma świadomość problemu, czy nie ma? To znaczy, ja nie jestem psychologiem, bo to pewnie by tutaj, ale to też na poziomie filozoficznym można by było odpowiedzieć, bo to jest tak naprawdę pytanie o to, czy istnieje coś takiego jak wiedza o charakterze niepojęciowym, czyli taka wiedza, która jest językowo, tak, ja uważam, że istnieje taka wiedza, to znaczy to jest moje przekonanie na podstawie tego obserwacji, nawet własnej działalności poznawczej i tego, w jaki sposób myślę, ale pewnie też no, tutaj można by było spokojnie powiedzieć, że istnieją, prawda, istnieją takie formy, też wyobraźni takiej naukowej. Psychologowie zwracają na to uwagę, że na przykład są naukowcy, którzy nie myślą pojęciowo, tylko myślą na przykład obrazami albo myślą dźwiękami. No, mówię, że ja nie mam trudności z wyobrażeniem sobie tego typu reprezentacji, natomiast pytanie brzmi, czy przy użyciu tego typu reprezentacji da się uprawiać naukę, to znaczy, no bo jednak gdzieś na jakimś poziomie trzeba przejść na pojęcia, ze względu na to, że, no, że po prostu wtedy no, nie ma innej możliwości intersubiektywnej dyskusji i to jest chyba główne, co nie znaczy, że tego nie ma, że takich form nie ma. Tutaj pan Kozak ciągle dopytuje jeszcze na temat tej nierozwiązywalności, o której mówiliśmy wcześniej, problemów, i on to zestawia z pojęciem sensowności, nie? Czy jeżeli problem jest nierozwiązywalny, to czy jest to problem, który jest problemem sensownym, czyli czy powinien nas interesować? No to znaczy, tak jak powiedziałam, ta nierozwiązywalność, ona ma specyficzny sens. To znaczy, ta nierozwiązywalność problemów filozoficznych, na którą się zwraca uwagę, to jest nierozwiązywalność rozumiana w ten sposób, że nie ma takich odpowiedzi na pytania filozoficzne, które byłyby dobrze uzasadnione i te uzasadnienia byłyby przyjęte przez wszystkich i te sformułowania byłyby przyjęte przez wszystkich, że istniałaby zgoda wśród filozofów co do tego. Natomiast to nie znaczy, że problemy filozoficzne nie są rozwiązywalne w tym drugim sensie, o którym ja mówiłam. Według mnie one w tym sensie są rozwiązywalne, bo no pytanie właśnie, co się chce mieć. To znaczy, czy chce się mieć tylko odpowiedzi takie, które są dobrze uzasadnione, sprawdzone empirycznie i rozstrzygnięte, no czy jesteśmy też zadowoleni z tego, że coś lepiej rozumiemy, bo mi się wydaje, że właśnie głównym celem filozofii jest lepsze rozumienie różnych rzeczy. I poszerzenie wyobraźni. Ja powiem, ta heurystyczna funkcja filozofii wydaje mi się, że jest bardzo istotna i ona się też na naukę przekłada w bardzo wielu dziedzinach. No tak, tak, tu się z tym zgadzam. Panie profesor, jeszcze na koniec jeszcze jedno pytanie, bo książka kończy się takim rozdziałem jak problem interdyscyplinarny. I wiem, że to jest też pani konik. Zastanawiam się, czy można pani powiedzieć parę zdań na temat tego, czym właściwie byłby taki problem interdyscyplinarny.
To znaczy ja powiem bardzo krótko już, bo pewnie już nam się czas kończy, bo znów rzecz jest dosyć skomplikowana, to znaczy można próbować w sposób prosty odpowiedzieć na to, co to jest problem interdyscyplinarny, no ale można to rozbudować w taki sposób, że to się prawda mocno uszczegółowi. Znaczy ja korzystam z takiego, to nie jest moje wymyślone przeze mnie, korzystam z takiego rozumienia problemu interdyscyplinarnego, które się w literaturze pojawia i które tę interdyscyplinarność problemu wiąże z złożonością określonego typu. Znaczy tak najprościej i najkrócej mówiąc, ta złożoność polega na tym, że elementy problemu, czy ta struktura, w ramach struktury problemu mają no, różny charakter, to znaczy one są wzięte po prostu z różnych dyscyplin. No i tutaj o różne rzeczy może chodzić, to znaczy na przykład może chodzić o pojęcia takie, którymi się przy użyciu których formułuje się problem interdyscyplinarny, one pochodzą z różnych dyscyplin czy z różnych dziedzin. Może chodzić o takie pojęcia, które są najbardziej ogólne, zresztą tutaj jest bardzo blisko do filozofii, to znaczy między filozofią a taką próbą podejmowania problemów interdyscyplinarnych, czy przynajmniej niektóre, powiem tak może, niektóre przykłady, które podają badacze, zresztą tak się mówi, że istnieje coś takiego jak filozofia interdyscyplinarności, tak się nazywa dziedzina. Podają przykłady właściwie z filozofii. Co to jest świadomość? Kim jest człowiek? Co to jest prawo? Także jak ja czytam te przykłady, no to mam wrażenie, że ja widzę problemy filozoficzne za tym, natomiast oni twierdzą, że to są problemy interdyscyplinarne, no ale właśnie w tym sensie, że zarówno, jeszcze troszkę inaczej mówiąc tak ogólnie, na poziomie sformułowania tego problemu, jak i na poziomie poszukiwania rozwiązania, jak i później jakiegoś badania wartości tego rozwiązania, no musimy sięgnąć do narzędzi z różnych dyscyplin. To jest, mówię, taki ogólnik, natomiast to można rozpracować później już w odniesieniu do konkretnych rozumień problemu, to znaczy kiedy się rozumie problem jako pytanie właśnie z daną pytania, z założeniami określonymi pytania, czy z partykułą, rozpisać to na różne typy problemów, prawda, pytania zamknięte, otwarte, do rozstrzygnięcia, do uzupełnienia i tak dalej, ale to mówię, to już jest wejście w szczegóły tak naprawdę. Okej, no dziękuję. Wydaje się, że pytania nam się już wyczerpały. To nie wiem, czy jeszcze parę słów do podsumowania. Wskazanie jest ma ostatnie słowo. To znaczy, no wydaje mi się, że mimo takiego, bo wydaje mi się, że może powstać trochę takie wrażenie, że tak się trochę ucieka od tych odpowiedzi, prawda, że no nie ma takiego wprost powiedzenia, problem filozoficzny to jest to, a to, prawda, bo takie jest zwykle oczekiwanie. Problem interdyscyplinarny to jest to, a to, prawda, a tym się różni problem naukowy od problemu filozoficznego, to znaczy, no mi się wydaje jednak, że można takie sformułowania, można takich sformułowań dostarczyć, ale właśnie moim zdaniem raczej takie i tego typu książki i w ogóle podejście takie metodologiczno-filozoficzne, ono właśnie raczej polega na tym, żeby te uwarunkowania pokazać. I pokazać charakter tych pojęć, charakter tego sposobu myślenia, niż udzielić takich prostych odpowiedzi, bo w ramach pewnego podejścia to się da zrobić. No tylko, że wtedy trzeba się zdecydować na to podejście, prawda, i już tylko w ramach tego podejścia funkcjonować. Natomiast dla filozofii to, co powiedziałam, dla mnie ważniejsze jest to, żeby pokazać panoramę i myśleć szerzej. I wydaje mi się, że to jest konstytutywne dla filozofii. No tak, to prawda. Więc jeżeli Państwo chcieliby mieć mniejsze problemy ze swoimi problemami, też polecamy książkę Logos Problematikos. I dziękujemy wszystkim za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Pani Profesor. Dziękujemy. Dziękuję Panu.